Patrick Buchanan i paleokonserwatyści. W Ameryce jest, ponieważ Ameryka jest potężnym krajem, to wymyśla własne nazwy dla wszystkiego i potem zamiast się podporządkować tradycyjnym nazwom, jest tam paleokonserwatyzm, to jest w ogóle konserwatyzm, a tak naprawdę jest to izolacjonizm konserwatywny. Natomiast neokonserwatyzm to jest ten interwencjonizm w wielu krajach na świecie, chociaż to powinna być neowilsonizm albo neoliberalizm międzynarodowy, dlatego że to liberałowie powinni być, na co zwrócił uwagę między innymi Tony Blair, że przecież to, co reprezentuje Bush jako neokonserwatysta, Bush Junior robiąc, waląc w Husajna, który męczy własny naród, to jest neoliberalizm, bo to liberalizm zawsze uważał, że wszędzie należy wprowadzić liberalizm. Natomiast konserwatyzm niczym był zawsze realpolitikusem, czyli chciał, żeby tego nie czynić, że każde państwo, jeżeli taka Rosja chce sobie być autorytarna, to niech sobie będzie, jeżeli taka Arabia i tak dalej, tak? Więc paleokonserwatyzm de facto jest naprawdę konserwatywny, natomiast neokonserwatyzm nie jest w ogóle konserwatywny. Patrick Buchanan akurat do tego izolacjonizmu, do tej niechęci, która jest też trochę podobna, trochę jakby niektórzy uważali, że Trump jest zwolennikiem paleokonserwatyzmu, tak naprawdę, chociaż to nie do końca chyba prawda, po prostu Trump nie za bardzo miał kim obsadzić te stanowiska i tak w końcu się znalazło tam trochę neokonserwatystów też. Po prostu, bo jego własna ława zwolenników tam, jak się ten doktor Sebastian Gorka, który pochodzi z Węgier, od węgierskich antykomunistów, on. Czy on jest paleokonserwatystą? Może trochę jest, ale to jest przede wszystkim europejskim konserwatystą. To on mówił, że ta ławka była krótka, że było nas tam z kilkudziesięciu, plus jeszcze dużo młodych ludzi pomagających, ale nie było kim wypełnić, więc trzeba było wziąć tych blobowych. Blob to są ci wieczni urzędnicy waszyngtońscy, blobowych republikanów, czyli głównie neokoni, trzeba było wziąć i tak dalej. Patrick Buchanan jeszcze do tego izolacjonizmu i konserwatyzmu dodaje jeszcze to, że Ameryka za bardzo się słucha Izraela, co w ogóle nie ma miejsca, ale jemu chodzi o to, że Ameryka się tak opiekuje jakby Izraelem, że jakby tak jakby było, tak? On tu mówi, sobie żartował kiedyś, że Izrael jest, że Ameryka jest okupowana przez Izrael i mówił, że to właśnie proizraelscy neokonserwatyści sformułowali koncepcję prewencyjnego uderzenia na Irak, prawda? No to nie była prewencja, to była reakcja na to, że Irak jakby tutaj uczestniczył. Po prostu Patrick Buchanan jest takim typowym Amerykaninem, który chciałby, żeby Ameryka się zajmowała Ameryką. Więc on jest przede wszystkim izolacjonistą. Myślę, że jest też trochę antysemitą, tak przy okazji, ale to tak odrobinę, w ramach normalności, jak to mówię, bo jak wiecie, ja już mówiłem, że moim zdaniem wszyscy są trochę rasistami. Więc po prostu mamy dwie odmiany amerykańskiego konserwatyzmu. Ta taka bardziej właśnie biukananowa i ta taka misyjna, gdzie Ameryka niesie Chrystusa i Libertas w świat. I to jest jakby jedna, a Żydami się opiekuje, bo to jest grób pański i wiadomo, tak? Rubieże cywilizacji, że tak powiem. Znaczy szaniec cywilizacji. Patrick Buchanan po prostu jest bardziej amerykański, dlatego jakoś to trzeba nazwać, więc tych się nazywa paleo, czyli dawnymi konserwatystami, a tych skrajnie interwencjonistycznych neokonserwatystami. No niezbyt szczęśliwe nazwy, ale tak to właściwie jest i Buchanan się cieszył, że Trump się jakby oddala, nie słucha Bushów i tak dalej i uważał, że Bushowie wbiją mu nóż w plecy, co częściowo się na początku nawet wydawało, że tak będzie. Na początku jakby no, rządzenia Trumpa, prawda? Fox też go zwalczał częściowo,
Partia Republikańska go zwalczała i teraz go porzuciła, kiedy zaczął mieć kłopoty, prawda? W związku z tym, wydarzeniami na Kapitolu niedawno. Także Patrick Buchanan jest przede wszystkim takim, no on nie mówi America First, ale on jest taki bardzo Ameryka sama dla siebie, jakby tak można tak powiedzieć. Więc co tutaj jeszcze o nim powiedzieć właściwie? No. Co jakiś czas się pojawiał, właśnie pojawiał się w MSNBC, co było dosyć ciekawe. Potem został chyba z tego, co jakiś czas się tam chyba pojawiał nadal. Potem go zawieszono, bo co jakiś czas tam a to pochwalił Hitlera, a to tamto. Taki trochę Mikke. Zresztą ci nasi Mikkowcy, oni go lubią. Także, prawda. William Buckley uważał, że on jest główna głowa konserwatyzmu amerykańskiego. Uważał, że Buchanan jest antysemitą. No ale miał on trochę problemów właśnie z Ligą Antydefamacyjną i tak dalej. Także wydaje się, że coś tam jest, coś tam może być. No dosyć dużo jest gada o tym Holokauście i tak dalej. Także no właśnie, taki trochę dziwny facet, no, krótko mówiąc.